Polskie Radio Orzysz. Dzień dobry, 22 grudnia 2021 roku. Dzisiaj wyjątkowo studio Polskiego Radia Orzysz przeniosło się do gabinetu burmistrza Orzysza, Zbigniewa Włodkowskiego. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam, panie dyrektor. Dziękuję, panie burmistrzu, że przyjął pan moje zaproszenie do rozmowy i za gościnę w pańskiej przestrzeni. To ja bardzo dziękuję, że chcecie ze mną porozmawiać. Dzięki temu może z informacjami na koniec roku dotrzemy do naszych mieszkańców. Myślę, że wszyscy orzeszanie są bardzo ciekawi, nie tylko ja. Panie burmistrzu, zacznę przekornie. Co panu nie wyszło? Co zmieniłby pan? Co wykasowałby pan z poprzedniego 2021 roku? Na pewno to, o czym wszyscy mówimy i myślimy, to te duże trudności, dokuczliwości i problemy, które wynikają z pandemii, obostrzeń, które ona wywołała i tego braku bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Był ten czas, kiedy musiałem się kontaktować z mieszkańcami online. Nie była to prosta sprawa, ale chcę podziękować, że wiele osób brało udział w tych zdalnych kontaktach, zadawali pytania, a też i sugerowali pewne rozwiązania, bo nie wszystko się podobało, chociażby przy inwestycji, jaką był Ogródek Jordanowski, była duża troska o drzewa, czy nie będą powycinane i myślę, że te komunikaty były dla nas ważne, dla wykonawcy i żadne drzewo dzięki temu nie zostało w parku wycięte, a to też dało takie pewne refleksje dla mnie na przyszłość i pewnie dzięki temu pewne plany będę układał na następne lata. I też takim dużym problemem, który się pojawił, to zagrożenie naszego budżetu. Okazało się, że pojawiły się zapisy w formie zarządzeń ministerialnych, które odebrały nam pieniądze podatku za poligon. A w naszym przypadku było to około 8 milionów złotych do tyłu. No, byłaby to katastrofa finansowa dla gminy. Wtedy podniosłem larum i zawiadomiłem wójtów i burmistrzów polskich miast, na terenie których znajdują się poligony, bo to samo by ich również spotkało. Wiele było takich osób? Jest 15 gmin, które się zjednoczyły w jednym stowarzyszeniu. Założyliśmy takie stowarzyszenie w gminie Suchy Las pod Poznaniem. Wójt tej gminy jest prezesem stowarzyszenia, a ja jestem członkiem tego zarządu tego stowarzyszenia. Podjęliśmy interwencję z posłami wszystkich ugrupowań politycznych i po 3 miesiącach dało to efekt pozytywny, bo rząd wycofał się z tych zapisów, uratowaliśmy nasze budżety. To jest bardzo ważna informacja, bo to by było dla nas trudne. Też pojawił się taki, najpierw myśleliśmy, że to jest fake news, pod tytułem, że kilka milionów padłych kur będzie pochowanych na naszym poligonie. Swoisty mogilnik potężny miał powstać w Orzyszu. Z województwa mazowieckiego miało być przewiezione tirami i potężne ilości padłych zwierząt. Dostaliśmy sygnał z różnych źródeł, on się potwierdził. Moja zastępczyni brała udział, nie było mnie w tym czasie w mieście, brała udział w takim spotkaniu. Dojechałem na to spotkanie. No i też interwencja i poparcie, jakie otrzymałem od nadleśnictwa Drygały, pana nadleśniczego, spowodowały wzbudzenie refleksji. Bo pan wojewoda, czy przedstawiciel wojewody, no, zarzucił mi, że ja chcę, żeby ludzie na Mazowszu umierali, no to ja mu powiedziałem, to lepiej jak na Mazurach będą umierać. Tak? No i nie miał to po prostu argumentarz, się nie chcę o tym mówić, bo żenująco niski poziom. W każdym bądź razie wycofano się z tego też działania. No i to, co było dla nas trudne, co było bardzo ważne, a mianowicie promocja, którą robimy, Orzysz Wojskowa Stolica Polski, Wędkarskie Serce Mazur, Bieg Tygrysa. No te imprezy musieliśmy zatrzymać, nie było możliwości, żeby zorganizować. Wojsko było gotowe, rozmawialiśmy o tym, jak przygotować się, jednak obostrzenia pandemiczne były na tyle niebezpieczne i cała sytuacja, że odpuściliśmy sobie to w 2021 roku, ale już przygotowujemy się na nowy sezon i zakładam, że w 2022 roku wszystko pójdzie ok. Z wojskiem i już z innymi instytucjami jesteśmy poumawiani na wszystkie te główne eventy promujące. Szczególnie ważne, mocno będzie wyeksponowana ta nowa marka Orzysz Wędkarskie Serce Mazur, bo zapadła decyzja, że w 2022 roku w Orzyszu pod koniec września odbędą się Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym. Ostatnie takie mistrzostwa odbyły się w RPA i Polski Związek Wędkarski
wylobował imprezę w Polsce, a my wylobowaliśmy ją w Orzeszu. Widzę, że optymistycznie patrzy Pan w przyszłość. Naturalnie przeniósł się Pan do pozytywów, o które właśnie chcę teraz zapytać. To, z czego jest Pan najbardziej dumny, co najlepiej Panu wyszło? Łatwo się mówi o pieniądzach. Bo mimo, że pozyskać je nie jest łatwo, to jak już się je pozyskuje, to potem widać efekty. Ale jest taka ciężka praca, której nie widać, a która jest najważniejsza. A mianowicie układanie relacji międzyludzkich. I tych relacji między mną a moimi pracownikami, tutaj w Urzędzie Miejskim, między dyrektorami placówek, które realizują wiele naszych zadań zleconych, ale też między samym urzędem czy burmistrzem a mieszkańcami. Imponujące jest to, i to mnie najbardziej cieszy, że mieszkańcy naszej gminy po prostu są aktywni w wielu obszarach. Począwszy od myślenia o tym, gdzie mieszkają i żyją i jak te miejsca zmieniać, po cały obszar wypoczynku, kultury, sportu, aktywności takiej społecznej, angażowanie się w wiele spraw związanych z funkcjonowaniem naszych instytucji, czy muzeum, czy domu kultury, polany kultury, biblioteki. Jest tam cała masa osób, wolontariuszy, które przychodzą i po prostu dobrze się dzieje. Ja mam odbiór zewnętrzny i po prostu wszyscy są w szoku, mówię o ościennych gminach, jak jest nas dużo w sieci, w internecie, w telewizji, w innych mediach, przecież i wy jesteście, i w Radiu Olsztyn, ciągle nowe pomysły, dużo innowacyjnych rzeczy się dzieje. Jeżeli chodzi o urząd, to chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że udało się zbudować. Może słowo nie jest tutaj udało, to jest właściwe, adekwatne, bo wspólnie z pracownikami zbudowaliśmy naprawdę zespół ludzi, którzy się rozumie, którzy nasi pracownicy rozumieją, że to od nich zależy, jakie będzie miasto, że burmistrz jest tylko kreatorem, a gdyby nie było ich zaangażowania, jakiejś ogromnej aktywności, miłości do swojego małej ojczyzny, to by wiele rzeczy po prostu nie wyszło. I to jest to osobiste zaangażowanie dla mnie po prostu najbardziej imponujące. Na to wszystko nakłada się, ta aktywność powoduje to, że i w pozyskiwaniu funduszy unijnych jesteśmy bardzo skuteczni i tej kasy trochę pozyskaliśmy, to widać gołym okiem, że się dzieje, ale też jest wiele rzeczy, które robimy bez pieniędzy. No ZUK i pani Hania, która robotami publicznymi tutaj wielki ukłon w stosunku do tych pań, które tam pracują w tych pomarańczowych kamizelkach. Wczoraj byliśmy z panią burmistrz, żeby podziękować im za to z takim prezentem od Mikołaja, bo miasto robi naprawdę wrażenie. I niewielkimi, to tylko chęciami ludzkimi, to są proste rozwiązania, które te panie umiały spowodować. Reniferki na przykład. Reniferki, czy te choineczki urokliwe, ten domek, jakiś chatka, puchatka, tak, czy coś, no to wszystko, ale oświetlenie i wiele innych rzeczy. Ważnym takim elementem, może też nie inwestycyjnym, a takim inwestycją w kapitał ludzki, to jest szkoła w Okartowie i szkoła w Dąbrówce, gdzie szkoła w Okartowie zabezpiecza edukację dzieci niepełnosprawnych. I te dzieci, już zrodził się problem, gdzie te dzieci po skończeniu podstawówki będą się uczyły dalej. I tutaj też chcę podziękować i starostwu powiatowemu, panu Markowi Wysockiemu, bo pomagał nam, żeby powiat wyraził zgodę na utworzenie z kolei w Dąbrówce szkoły branżowej, mówiąc językiem z tym poprzednim, szkoły zasadniczej, wielozawodowej. I taka szkoła została utworzona. Jest tam 10 dzieci z naszej gminy i jedno dziecko z gminy Mikołajki, razem 11 osób. I właśnie nasze dzieci po skończeniu podstawówki, nawet te niepełnosprawne z upośledzeniem w stopniu lekkim, mogą tam kontynuować naukę. Praktykę zawodową mają pracodawców. Naprawdę chodzi to bardzo dobrze i wielki szacunek dla jednej i drugiej pani dyrektor, które po tę placówkę wspaniale prowadzą. Jeżeli chodzi o inwestycje, to ogródek jordanowski w centrum miasta jest dla mnie ważnym wydarzeniem. Wiem, że było trochę kontrowersji, czy ten murek sentymentalny mamy zostawić, czy dąb nie jest zagrożony, czy nie za dużo betonu w tym ogródku. Staraliśmy się to zrównoważyć, tak żeby były wszystkie opinie społeczne zaspokojone. Ja od lat słyszałem o tym, że jak długo będziemy lgnęli po kostki w tym błocie na różnych eventach, które się odbywają pod sceną. Ta scena, która była, no przedtem pamiętamy tą metalową budkę przystankową, potem doraźnie zrobiono scenę z belek,
No teraz jest profesjonalna scena, to wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. Przed sceną musi być trochę utwardzonego terenu, ale za to posadziliśmy drzew, których nie było, zrobiliśmy klomby z zielenią, stoją budki z książkami, jest pomost rekreacyjny, widokowy, gdzie można ryby łowić, kaczki dokarmiać. Będą latem stały ławki, że można iść się zrelaksować, nawet poopalać i tak dalej. Ale myślę, że to Pana nie dziwi. Mówił Pan o wyjątkowej aktywności Orzeszan, więc są też wyjątkowo aktywni w opiniowaniu. Także to też może być taka konstruktywna krytyka. Ja bardzo chętnie biorę udział w dyskusji też i na Facebooku. Nie unikam zabierania głosu w komentarzach. Staram się wyjaśniać, dlaczego tak, a nie inaczej. Mój głos nie zawsze jest zrozumiały i czy przyjęty pozytywnie, ale to też rozumiem. No, ale staramy się za to bardzo mocno konsultować. Nie jest tak, że my nie konsultujemy naszych działań, że tak burmistrz siedzi w urzędzie i sobie wymyśla, co tam chce. Mamy Radę Seniorów, mamy Radę Młodzieżową, mamy inne ciała doradcze, konwent sołtysów, konwent dyrektorów szkół. Ja bardzo wiele stowarzyszeń senioralnych, z którymi rozmawiam, które wręcz same przychodzą do mnie, sygnalizują, że trzeba. No i cały Facebook to też jest konsultacja społeczna i strona internetowa. I wyciągamy z tego wnioski i też są już projekty na przyszłość. To są właśnie wnioski wynikające z tej społecznej debaty. Muzeum. Ważny obiekt. Dla mnie bardzo ważny, bo jeżeli mówimy o Marce Orzysz, Wojskowa Stolica Polski, to takie muzeum o charakterze wojskowym powinno być. Zresztą to było zawsze moje marzenie, żeby w Orzyszu było miejsce, które upamiętni historię Orzysza. Nie taką gdzieś tam, bo my umieramy, wszystko się zaciera, ale jeżeli coś jest zebrane w jednym miejscu, to będzie to na dziesiątka, może i setki lat służyło wielu pokoleniom. I to się udało. Pani Beata Szymankiewicz wspaniale założyła i zrealizowała pierwszy etap tego muzeum. Teraz realizujemy drugi etap. To jest budynek, już jest w stanie surowym, będzie oddany. Złożyliśmy wniosek na drugi etap, czyli na dokończenie tego budynku. Jestem przekonany, że się uda i w 2022 roku to zakończymy i w sposób uroczysty powiększymy. Czyli powierzchnia o 50% się zwiększy, tak? Myślę, że nawet może więcej, tak? Bo chyba wczoraj tam byłem, to wydaje się, że budynek jest gabarytowo i powierzchniowo większy. Dostrzegłem, że bardzo dużo czasu poświęcamy w naszej gminie na pracę i ofertę dla osób w wieku senioralnym. Zresztą nasi seniorzy w sposób naturalny, mając trochę więcej czasu, doświadczenia życiowego, wiedzy, potrafią się samoorganizować. My ich tylko wspieramy w tym. Ale jest grupa taka, która tak poczułem, że chyba jest trochę zaniedbana. Jest to młodzież. I dzięki właśnie temu, że powstała Polana Kultury, że pani dyrektor zresztą miała swój autorski, wspaniały pomysł na to, zdecydowałem, że trafi do Was jeszcze nowa placówka, a mianowicie Centrum Młodzieżowe. Cała piwnica, czyli tam można powiedzieć duża część piwnicy została wyremontowana też z funduszy unijnych i mu oddaliśmy to młodzieży. Chcemy, żeby młodzież tam się też tak samo gospodarowała. Na powolutku to nam się udaje, ale korzystając z tej audycji, z tego wywiadu, chcę zaprosić naszych mieszkańców do jeszcze ważniejszego miejsca, a mianowicie do biblioteki. Tam mamy, proszę Państwa, przygotowany taki kącik kawiarniany. Przychodźcie, czytajcie gazety, czytajcie książki i pijcie za darmo kawę i herbatę, którą mamy najlepszą tam serwujemy. Kawiarenka obywatelska. Tak, taka kawiarenka obywatelska, właśnie do której serdecznie zapraszamy. Tu dzisiaj to mógłbym też wymieniać inwestycje, które wykonaliśmy, ale może wspomnę też o dwóch tytułach, które dostaliśmy. Jeden to tytuł... Czyli nagrody, tak? Takie nagrody uhonorowania, że tak powiem, naszej działalności, o które nie zabiegaliśmy, a po prostu ktoś zauważył, że jesteśmy aktywni w tym obszarze, zaprosił nas i wręczył nam te nagrody. Innowacyjny samorząd i ambasador wschodu. Ambasador Wschodu to nagroda za te nasze kontakty z Białorusią, z Ukrainą, z Gruzją, z Litwą, że jesteście tak bardzo aktywni w tej wymianie i ludzkiej, i te wielkie inwestycje, które dzięki funduszom polsko-litewskim i polsko-rosyjskim, bo i z Rosją mamy, to jest cały ten z granicy wschodnia, można powiedzieć, że w każdym państwie mamy zaprzyjaźnione miasto i utrzymujemy kontakty. A innowacyjny samorząd, bo raz, że prowadziliśmy wiele dobrych rozwiązań,
rozwiązań już takich bardzo nowoczesnych w samym samorządzie. Kreatywnych. Kreatywnych. One pozwalają na taki online dostęp, ale też i obsługę staramy się, że tak powiem, przybliżyć i zaprzyjaźnić w taki sposób przyjazny kierować, ale też i wy, dyrektorzy swoich jednostek, macie wielkie osiągnięcia w tym zakresie, bo wasze jednostki naprawdę są chętnie odwiedzane przez mieszkańców i są naprawdę bardzo pozytywne opinie na temat współpracy i wspólnych działań. Jeżeli chodzi o takie twarde inwestycje, to w drogach mogę wymienić ulicę Kwiatową, Klonową, Słoneczną, która się w tej chwili remontuje 1 maja, którą zakończyliśmy już w miejscowości Czarne. Inwestycja jest zakończona. W Dziubiele Suchy Róg pierwszy etap jest już zakończony. Także trochę się wydarzyło. No i kontynuujemy budowę świetlic wiejskich. Skończona została świetlica w Mikoszach, Dziubielach i Nowych Gutach w tym roku. Staramy się, żeby ta polityka była zrównoważona. Czyli myślimy o mieście, nie zapominamy o wsi. Myślimy o wsi, nie zapominamy o mieście. Tak, żeby mieszkańcy całej gminy czuli się w jakiś sposób uczestnikami tych funduszy unijnych czy tych inicjatyw samorządu. Trochę się wydarzyło. Ładnie to pan podsumował i myślę, że wydarzyło się bardzo dużo. Proszę powiedzieć, panie burmistrzu, czego panu życzyć na następny rok? Tak, w tym roku oprócz tego, co powiedziałem, mieliśmy jeszcze trochę szczęścia i to szczęście będzie owocowało w następnym roku. Bardzo trudne zadanie, o którym państwa, czy naszych mieszkańców nie informowałem, dopóty nie rozstrzygnęły się różne kwestie, a mianowicie mamy pomysł na Orzysz, miasto zielonych projektów. To jest właśnie ten wniosek, który wyciągam z debaty społecznej. Mieszkańcy bardzo chcą, żebyśmy się wyróżniali nie zurbanizowanym terenem miasta, a wręcz przeciwnie, zielonym terenem miasta, żeby było jak najwięcej zieleni, jak najwięcej drzew. Przyznaję, że może sam nie doceniałem tego waloru, ale pod wpływem właśnie opinii publicznej, tej konsultacji, rozmów na Facebooku, rozmów z różnymi grupami, jeżeli wygram wybory w następnej kadencji, ja na pewno złożę swoją ofertę, to chciałbym, żeby właśnie ten projekt, teraz pracujemy nad strategią pod nazwą Orzysz, miasto zielonych projektów, a docelowo chciałbym, żeby Orzysz miał tytuł Miasta Park, żeby z każdego miejsca w naszym mieście rowerem w ciągu 15 minut, to jest taki europejski projekt, można było przyjechać do każdego miejsca użyteczności publicznej, sklepu, szkoły, ośrodka zdrowia, kina, domu kultury, do urzędu. Myślę, że to się uda. Środki unijne. Chylił pan rąbkę tajemnicy, bo jeszcze się chyba nie dzielił pan tym pomysłem wcześniej. Tak, jeszcze się nie dzieliłem, to dzisiaj taka okazja, bo już są elementy tego programu, będą wdrażane w 2022 roku, a mianowicie budowa ciepłowni, czyli zielonej ciepłej energii i budowa kolektorów przesyłowych. Chcemy, żeby w Orzyszu zniknęły setki kominów. Ze wszystkich domów wielorodzinnych znikną te kominy. Do końca, do połowy 2023 roku inwestycja będzie zakończona. Myślę, że do końca 2022 roku większa część miasta, większa część budynków będzie już podłączona do nowej sieci centralnego ogrzewania. Resztę zakończymy czerwiec 2023 rok. Ale jak dobrze pójdzie, to być może nawet wyrobimy się w sezonie grzewczym 2022-2023. To będzie duże znaczenie, czy ten smog i tak dalej. Kolejne działanie. I komfort życia ludzi. Komfort życia, to od tego musimy zacząć, bo możemy sadzić drzewa, ale to nic nie pomoże, jeżeli będzie wydalali coraz więcej dwutlenku węgla do atmosfery. Dużym problemem jest dym i smog pojawiający się nad osiedlami domów jednorodzinnych. I tu przychodzi na sukurs inwestycja globalna, a mianowicie linia gazownicza Ełk, Orzysz, Mikołajki, Mrągowo. Ona będzie przechodziła w pasie drogowym nowo planowanej drogi krajowej nr 16 po obrzeżach miasta od strony gruntów podmiejskich. I to będzie alternatywne źródło ciepła i dla naszej elektrociepłowni węglowej, ale też i dla mieszkańców. Spółka gazownicza rozmawia ze mną i jeżeli mieszkańcy będą mieli taką potrzebę, istnieje możliwość podłączania budynków jednorodzinnych. To jest właśnie ten pierwszy etap. Teraz wyburzamy, też Państwo widzicie, stare garaże, budynki, jakieś gospodarcze, chlewiki, szopki, przybudówki.
tylko tam, gdzie podłączyliśmy już ciepło, a te miejsca chcemy właśnie zagospodarować w zieleń, w taką przestrzeń zurbanizowaną zielenią. I tutaj za budynkiem numer 6 chcemy, żeby powstał Park Pamięci, czyli taki park, gdzie będziemy wspominali różne ważne wydarzenia lub też nasze partnerstwa, czy różne ważne osoby. Za budynkiem numer 6? To jest tutaj na Rynek 6, tutaj za tym dużym. Natomiast przy ulicy Kanałowej, na wyburzonym miejscu po garażach, chcemy, żeby powstał sad miejski. W tym roku rozpoczniemy taki pomysł, że każde dziecko urodzone w 2022 roku otrzyma, być może w następnych latach, otrzyma od burmistrza taką małą wyprawkę z drzewkiem owocowym i żeby rodzice na pamiątki mogli posadzić właśnie w miejscu, gdzie będzie ożyski sad otwarty. Tam są już śliwy, są wiśnie, będziemy dosadzali coraz więcej drzew i w tym miejscu też powstanie w przyszłości skatepark, czy druga część skateparku dla młodzieży. Cieszy się to dużym uznaniem młodych Orzyszan. Też ważną inwestycją to jest nowe targowisko. Wyłonione jest już wykonawca. Jeżeli chodzi o ciepłownię, to mamy wyłonione już wykonawcę. W 10-12 stycznia będę podpisywał ostateczne umowy. Czyli w lutym ruszamy z inwestycją. Targowisko ma już swojego wykonawcę. I to będzie ulica Moniuszki? Nie. Targowica Nowa? No, Nowa Targowica to będzie Mazurska. Mazurska w okolicach starej ciepłowni. Mm-hmm. Bardzo nowoczesne targowisko z dużym pawilonem handlowym, z miejscami parkingowymi do handlu i z łąką taką, na której można tam będzie rozstawiać na przykład drzewka czy coś takiego, żeby... A na Starej Targowicy? A na Starej Targowicy zmienia się plan zagospodarowania przestrzennego. W 2022 roku będzie uchwalony nowy plan i to będą tereny podbudowy jednorodzinne. Nowa dzielnica miasta, domów jednorodzinnych, być może również i budownictwa szeregowego, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali z mieszkańcami, czy takie zapotrzebowanie widzą, bo łatwo strzelić kulą w płot i potem się tego nie sprzeda. Będą to inwestycje biznesowe, czyli deweloper będzie budował szeregowce, jeżeli to taki pomysł w ogóle zostanie przez mieszkańców zaakceptowany, a budownictwo jednorodzinne, to kto kupi działkę, ten sobie po prostu wybuduje. Ten jest idealnie, na to się nadaje, między rzeką a ulicą Wyzwolenia. Zresztą też przygotowujemy dokumentację na przedłużenie ulicy Ogrodowej aż do Ełckiej z ścieżką pieszo-rowerową i chcemy właśnie ulicę Kwiatową połączyć z ulicą Ogrodową, żeby stworzyć już taki kompleks ciągów pieszo-rowerowych i również tam komunikacyjnych. Tak, bo i ścieżki rowerowe nam się rozrosły, prawda? Rozrosły się i chcemy je rozbudować. To jest właśnie taki główny cel. I ścieżki rowerowe nie utwardzane kostką burkową, a właśnie utwardzane gruntem. I też myślimy o tym, naturalne. Myślimy o tym, żeby na starej oczyszczalni ścieków przygotować takie miejsce, ogród dla zwierząt do wyprowadzania piesków z jakimś torem przeszkód, z miejscem, gdzie się wysiusiają i tak dalej. I takie relaksacyjne dla zwierząt. Czyli chcemy te takie dzisiaj zakrzaczone, bez pozostawiania drzewa, które tam ewentualnie jakieś zakrzaczenia wyciąć, ale zorganizować system ścieżek, nowej zieleni, nowych nasadzeń, ale to jest jakby dalszy etap. No to się nie wydarzy jeszcze w tej kadencji, bo to jest plan na następną kadencję, ale tak przedstawiam takie globalne. Ale już, panie burmistrzu, w tym roku miejsce dla piesków się znajdzie na naszym spotkaniu opłatkowym. Tak, to jest taki pomysł, który przyszedł nam wspólnie z panią przewodniczącą do głowy. Wracając do Olsztyna kilkanaście dni temu rozmawialiśmy o tym i doszliśmy do wniosku, że się dzielimy o tym jakimiś życzeniami świątecznymi, to warto się podzielić też z tymi młodszymi naszymi braćmi. Mniejszymi braćmi. No i chcemy od tego roku zacząć taką kampanię, że przy wszystkich eventach gminnych byśmy prosili Państwa o podzielenie się puszką jakiejś konserwy dla pieska, czy karmą suchą, którą tam przyniesiemy. Wyłoniliśmy bardzo dobre schronisko dla psów, bardzo o wysokiej jakości. To schronisko też będzie na naszym spotkaniu. Będą panie, które są takimi społecznicami u nas w naszej gminie i od lat opiekują się bezdomnymi kotami. One będą takimi pionierkami, liderkami takiego formalnego kierunku. Już kierunku i działania.
Natomiast na górce, też tak wizerunkowo może to będzie przystankowej górce, jest wyłoniony wykonawca, który już wiosną będzie rozpoczynał budowę nowego przystanku wielofunkcyjnego. Będzie czyli i wiata przystankowa. Kościoła dużego. Tak, naprzeciwko kościoła będzie wiata przystankowa, będzie punkt informacji turystycznej, do którego będzie można wejść, uzyskać poradę. Nasi pracownicy z muzeum szkolą się w zakresie przewodników turystycznych, nabędą uprawnienia. To też jest taka dodatkowa już funkcja. Coś a poza nowego? Tym będzie toaleta ogólnodostępna, że właśnie w centrum miasta będzie można pójść i skorzystać w czasie sezonu, nie odpłatnie, ale po sezonie będziemy musieli włączyć znów tę możliwość rzucenia monety, bo nikt tego nie będzie pilnował. W sezonie będzie pracownik dzień w dzień i każdy będzie mógł sobie tam wejść i te różne sprawy załatwić. No, dokończenie muzeum, o którym mówiłem, tak mam nadzieję, że się to uda, ale też ważna informacja i tu kolejny jakby ukłon w stronę naszych mieszkańców, ponieważ 21 mijający rok jest rokiem, kiedy się zebraliśmy w sobie i znacznie zwiększyliśmy wyszczepienie. Dostrzeżono to w ramach takiego konkursu ogólnopolskiego i gmina Orzysz otrzymała za duży postęp w wyszczepieniu 500 000 zł. Środki te mogą być przeznaczone na działania związane z niwelowaniem skutków pokoronawirusowych. W związku z tym, to wspólnie z kierownictwem, pani tutaj, moja zastępczyni, pani Beata Jerzewska, jakby opiekuje się, czy odpowiada za funkcjonowanie ośrodka zdrowia, zaproponowała, żeby rozbudować ośrodek o pawilon rehabilitacyjny. I tak zrobimy. W tej chwili trwa wykonywanie projektu. Chcemy, żeby rehabilitacja w Orzyszu stanęła jeszcze na wyższym poziomie. Chcemy wprowadzić nowe sposoby rehabilitacji, na przykład kryoterapia, masaże wodne w wannach, masaże na łóżkach wodnych. To są elementy, które kosztują, ale na to będzie, mam nadzieję, w tej następnej kadencji trochę pieniędzy i chcemy podokupywać trochę rzeczy. A lokalizacja tego pawilonu? Przy ośrodku zdrowia. Będzie dobudówką do istniejącego ośrodka zdrowia. Nie zmieniamy ani lokalizacji, tym bardziej, że pani dyrektor zdobyła 1,5 mln zł na modernizację ośrodka zdrowia. Również jest wyłoniony wykonawca i za kilka dni będzie wchodził na budowę. Także będziemy widzieli wiosną wiele zmian w różnych miejscach naszego miasteczka. I to też takie zadbanie o ten standard zdrowia naszych mieszkańców. Bardzo się, wydaje mi, usprawniło funkcjonowanie ośrodka od momentu, kiedy jest dyrektor na etacie i dzień w dzień, godzina w godzinę jest po prostu razem ze swoimi lekarzami, pielęgniarkami, a co za tym idzie i pacjentami. I tak już może nie aż tak istotne, ale to też jakby mamy jeszcze niezakończoną budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Na rynku pojawiły się nowe środki. Już 700 tysięcy na ten cel dostaliśmy, a mianowicie na budowę sieci wodociągowej. I w tych miejscowościach kolonijnych, takich jak Tuchli, Nosiki, Grądy, chcielibyśmy pójść z instalacjami wodnymi, niektórych przydomowe oczyszczalnie, no i ulicę Mazurską włączyć do systemu sieci do naszego miasta. No to takie główne założenia inwestycyjne na ten nadchodzący 22 rok. Tak, czyli Panie Burmistrzu, że jeszcze długo moglibyśmy tak rozmawiać, ale kończąc, gratuluję wszystkich sukcesów. Trzymam kciuki, żeby wszystkie Pana plany spełniły się w nowym roku. Wszystkiego dobrego od Polskiego Radia Orzysz. Ja z kolei, korzystając z okazji, chciałbym mieszkańcom naszej gminy złożyć życzenia świąteczne. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że wspólnie możemy tworzyć i rozwijać nasze miasto. Możemy rozwijać naszą gminę. To nasze wspólne dzieło. Mijający rok nie był łatwym rokiem, dlatego chciałbym Państwu życzyć, aby ten nowy, 2022 rok, był rokiem spełniania różnych oczekiwań, i tych osobistych, i tych takich społecznych, żebyście się Państwo dalej realizowali na niwie tej współpracy między sobą, dzielili się swoim dobrem, które w każdym z nas jest. Święta Bożego Narodzenia to święta, które spędzamy w gronie rodzin. Być może i w tym roku będzie to trudne, żeby się wszyscy spotkali przy stole wigilijnym, szczególnie u nas w Orzyszu, gdzie wielu z nas to żołnierze. Oni spędzają czas, czy będą spędzać czas na granicy polsko-białoruskiej. My pamiętamy o nich. Pamiętaliśmy w koncercie, który się kilka dni temu odbył podczas spotkania opłatkowego.
Z okazji zbliżających się świąt życzę Państwu wszystkiego dobrego, wesołych, radosnych, rodzinnych. Niech nowy 2022 rok będzie rokiem szczęśliwym. Niech nowo narodzony błogosławi naszej małej ojczyźnie i jej mieszkańcom. Polskie Radio Orzysz.